Ja, kuchanki Gronkiewicz. No, proszę Państwa, raz był wernisaż, że ludzie przyszli i się rozeszli. Tam słowo było powiedziane, że jest wystawa. No to, ale jak Państwo pójdą tak teraz, że jest wystawa, no to te dziady, co tam siedzą, ta cała ochrona, no to one będą niemiło patrzeć się na Was, że Wy przyszliście obejrzeć wystawę, która jest w foyer. Niemiło, bo tu w Warszawie nikt sztuką, kulturą się nie zajmuje, nie interesuje. Ten problem już poruszany był wielokrotnie, a dzisiaj mówimy o tym, że łażą te po stołach. No, element taki, element, bo tak, oni zdjęcia nie zrobią ze sztuki, z kultury, żeby to rozpropagować, że coś ładnego, że zobaczyłam i jestem pod wrażeniem. Nie zrobią. Tylko żreć, chlać i opieprzają się. W sensie takim, żeby ich za dużo tam przy tym stole nie było, to jak skutecznie salcesony mazowieckie się opieprzają, okrzaniają się. W sensie takim, że więc wiesz, jakaś siateczka może Ci się przyda, proszę Państwa, może się nie przyda. Oni się okrzaniają, żeby za dużo po stołach nie chodziło. To tylko o to chodzi, czyli że jak świnie, prawda? Czyli że jak świnie. Ona sama nie wie, po co chodzi, bo ona nie pamięta, ona musi wiedzieć, jaki wernisaż, jaki tytuł, jakie co ona musi wiedzieć, ale tak naprawdę to tylko o żarcie chodzi, tylko chodzi o picie. O doładowanie swojego żołądka. No jest zimno, ja rozumiem. Jest dramat, jest wszystko problematyczne. No i też ten kulawy nie ma czasu do domu pójść, bo tak, w domu nie ma nic jeść. Siedzi tam koło małgi, ja tam za złotówkę kupię makaron i on się tego naje. Tam nie daj Boże jakieś jajko jeszcze u małgi, w lodówce jakieś coś podje, to on ma tam wielki bal. No, a tak to widzicie Państwo, nie wiem. Ludzie nie lubią wydawać i nawet nie mają. Niektórzy naprawdę nie mają ani 5 zł pieniędzy. A tu Breżniew siedział, chciał 2 zł, prosił 2 zł. Ja mówię, słuchaj, ja mam wszystko na karcie. I naprawdę, żebym ja miała 2 zł wolne, a luźne, to tego nie mam. No, to jest taki oświkumiku, Państwo zobacz. Urząd, tutaj też pracowałam, bo tu nawet pieniądze pobierałam. No swego czasu, już 25 lat, ja wiem, czy to tak szybko leci, jakie filigranowe chodzą, takie fikumiku po Warszawie chodzą. No, takie różne typy, byś nie wiedziała nigdy, kto to jest, czy to był klawisz, czy to był komuch, czy to było kto. Mordy są niezadowolone, tak jak Państwo widzicie, że baba mordęgą kręciła, no bo Breżniew siedzi i opowiada, że on kiełbaski były, że się najadł, że bigos był 10 razy to sam, ponajadał się, a ktoś nie jadł w ogóle nic. I co ma powiedzieć? Ma tego Breżniewa pochwalić? No, także Breżniew, proszę Państwa, wygrywa i dostanie jeszcze, nie wiem czy on dostanie, ale będzie walczył, a ubiegał się o mieszkanie socjalne. Czyli mieszkanie socjalne, proszę Państwa, i będzie musiał tam dowód wymeldowania się jakiś tam dać, złożyć czy co. I TP, on tamte, gdy nadaje nasze radio Koncita. Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby, Langström Extra. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Plac bankowy i idziemy do banku Euro. Zobaczymy, co my tam w tym banku Euro będziemy mogli załatwić, ale ponieważ mam jeszcze dalej po drodze coś innego blisko, to mogę się przejść te 200 metrów. Państwo zobaczą. Ludzie są nieuczynni, są w sercach winni, w sensie takim, że praktycznie na ulicy to zawsze w Warszawie będziesz sama. W takim sensie, że nikt Ci w niczym nie pomoże. Nawet jakbyś tę nogę złamała, byś się położyła, to by trzeba było wezwać karetkę pogotowia, bo nikt nikomu nie pomoże. Wszędzie wszystkim coraz gorzej. Także ewangelicki klasztor i impuls. Czy Ty masz jeszcze impuls? Sprawdź, bo może już nie żyjesz.